Witajcie rodacy! Neonów, tub czy pasków LEDowych jest cała masa, a dziś mam dla Was Twin Clee Flex, czyli elastyczną LEDową taśmę, którą możemy formować dowolnie. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Aloha From Gear. Koniecznie zobaczcie ich stronę internetową, w której zgubicie się pod natłokiem bluz, koszulek, baseballówek, spodni, topów, legginsów i wiele więcej. Jest to polska firma, która ma absolutnie topowe ubrania, w których będziecie wyróżniać się z tłumu. Do wyboru są setki, jak nie tysiące różnych kolorowych wzorów w przystępnej cenie, a dodatkowo z kodem GameplayTV20 macie 20% zniżki. Wszystko jest szyte w Polsce. Materiał jest bardzo miły w dotyku i jestem pod wrażeniem trwałości tych ubrań. Tak wygląda front opakowania i widać tutaj, co jest w środku. Z tyłu producent umieścił parę detali technicznych i kilka ikonografik. Sprzęt jest raczej przeciętnie zabezpieczony na czas transportu, ale chyba nie musi być, bo sam w sobie jest mocny i elastyczny. W środku z dodatków znajdziemy naklejki o dwóch wielkościach, no bo w zestawie mamy także cztery kątowe takie prowadnice, jak i sporo prostych przelotowych. To w nich umieścimy LEDy i one pomagają nam ukształtować jakiś wzór. Każda z nich ma dodatkowo pod spodem wejście na śrubkę, bo i w taki sposób możemy je przyczepić. Są cztery naklejki producenta o różnych kolorach. Podziękowanie za zakup i zaufanie Twin Clee, no i instrukcja obsługi, ale ta Wam się nie przyda, bo nie ma tutaj nic skomplikowanego. Taśma LEDowa wykonana jest naprawdę dobrze. Jak sama nazwa mówi, jest elastyczna, ale zarazem bardzo mocna i trwała. Zginając ją wiele razy, na pewno jej nie uszkodzimy. Spasowanie dyfuzora z tą elastyczną otoczką jest bardzo dobre, co certyfikat klasy szczelności IP20 potwierdza. Pomiędzy tą listwą a pilotem mamy 2 metry przewodu zasilającego, a tak wygląda pilot sterujący. Ten ma tylko jeden duży przycisk on-off i wykonany jest ekstremalnie solidnie. Można by go wręcz wykorzystać w zamieszkach bez problemu. W środku ma także na przykład wbudowany moduł Wi-Fi do łączności bezprzewodowej. Idąc dalej, mamy kolejne 2 metry przewodu, które kończą się wtyczką do kontaktu, no i pamiętajcie jedynie, by wybrać odpowiednią wersję pod swój kraj czy kontynent. Teraz zostało nam jedynie pomyśleć, jaki wzór chcemy ułożyć i tu producent dał nam jeszcze 4 takie szkice do wyboru. Na stronie producenta mamy ich jeszcze więcej, jeżeli nie jesteśmy zdecydowani, jaki kształt chcemy mieć na ścianie. Jak już wymyślimy wzór, podłączamy Flexa do kontaktu i potrzeba nam ściągnąć aplikację producenta. Ta skrywa naprawdę bardzo dużo animacji, efektów, jak i sami możemy stworzyć jeden od podstaw. Dodatkowo każdą jedną diodę możemy dowolnie zaprogramować i ustawić jej kolor świecenia. Wszystko jest tu w pełni konfigurowalne. Jasność, prędkość czy intensywność. Dodatkowo Twin Clee można bezproblemowo kontrolować za pomocą asystentów głosowych, a gracze docenią wsparcie Razer Chroma RGB. LEDy i kolory są naprawdę bardzo jasne i wyraźne. Nawet w supersłoneczny dzień bez problemu odróżnimy żółty od białego. Możliwość kustomizacji, jak i ułożenia dowolnego wzoru dają nam wręcz nieograniczone możliwości udekorowania sypialni, dużego pokoju, biura czy stanowiska gracza bądź instagramera. Nieraz na pewno widzieliście w różnych materiałach kolorowe LEDy w tle, a Twin Clee Flex jest na pewno jednym z topowych takich produktów na rynku. Owszem, kosztuje sporo, bo 470 zł za 2 metry to nie mało, ale jakością na pewno się ich nie zawiedziecie, a wsparcie techniczne jest na wysokim poziomie. Polecam jeszcze filmy producenta, które przedstawią Wam te LEDy w różnych miejscach i jak zobaczycie, wyglądają one naprawdę świetnie. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!